Oczywiście przed spotkaniem reprezentacja Czech robi pamiątkowe zdjęcie w bramce, a drużyna Czechy Śląskiej oczekuje na swoich przeciwników na drugiej stronie boiska. Za chwilę pierwszy gwizdek Rafała Radzyńskiego, arbitra głównego spotkania. Przypominam jeszcze raz, reprezentacja Czech. Powitajmy arbitrów i obie drużyny brawami, proszę Państwa. Drużyna Czechy Śląskiej pozdrawia publiczność. Również reprezentacja Czech, oczywiście Ahoj, również pozdrawia publiczność na trybunach. Powitanie obu drużyn i za chwilę. Proszę Państwa, spotkanie finałowe, spotkanie o pierwsze miejsce w tegorocznym 16. turnieju piłki nożnej maszynistów w Polsce. Rozpoczęte przed chwilą Rafał Radzyński, arbiter główny spotkania, rozpoczął to spotkanie. Przypominam jeszcze raz, 2 razy 30 minut, przerwa 10 minut. Proszę Państwa o gorący doping dla obu drużyn. Myślę, że jeszcze raz to mówię, że spotkanie powinno dostarczyć Państwu spore emocji, ponieważ występują na Morawie w tej chwili dwie najlepsze jedenastki tegorocznego 16. turnieju. Rzut rożny dla CT Śląski numerem 10, proszę Państwa, Grzegorz Włoch. Dyplomów, duchowinków dla drużyn uczestniczących w tegorocznym 16. turnieju piłki nożnej. O 18.30 do nich odpowiadają. Rzut rożny dla reprezentacji Czech. Jeszcze raz, proszę Państwa, informuję, że o godzinie 18.30 oficjalne zakończenie, wręczenie pucharów, nagród, duchowinków dla wszystkich drużyn, które startowały w tegorocznym 16. turnieju piłki nożnej maszynistów.
Reprezentacja wszech prowadzi 1-0, jak dobrze. Tak, wszelkie braki Miłosz Wyrzadek, numer 15. Reprezentacja wszech prowadzi od 6 minuty spotkania 1-0. Z reprezentacją tego rzut wolny dla reprezentacji Czech. Mamy nadzieję, że bramkarzowi reprezentacji Czech z Kresnego się stało za chwilę. Będzie gotowy do gry.
Polska dla reprezentacji Czech. Proszę Państwa, szósty bramki z numerem 11, Marcin Urbanek. 2-0 za Czechów.